Nadszedł kolejny dzień zbiorów arbuzów. Dzisiaj odmiany Yellow Wonder oraz Run and Run. Jeden malutki maluszek, ale fajny taki. Trochę widzicie jak Monastar z dwoma plamami żółtymi. Jedna, druga. Tam jeszcze są takie malutkie gwiazdy, bo tutaj obydwa księżyce. No to co, nóż już czeka. Czas operacji. Najpierw ten maluszek, taki Monastars. Jest żółty, dojrzały pestki. Jest malutki. Z pół kilo może ma plamki. Niewątpliwie jest to Yellow. To jest Run and Run, bo on taki powinien być w środku. Żółty. Maluszka już mamy, teraz bierzemy się za te trochę większe. Yellow Wonder. Pomarańczowy, z tego co pamiętam, chyba tak, albo taki żółty. Chyba żółty, albo pomarańczowy. Kiedyś go miałem, ale to parę lat temu. Zobaczymy co jest w środku. Hu, hu, hu. Surprise. Niespodzianka. Yellow Wonder wygląda tak. O, żebyś pani nie poleciał. Piękny, 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 czerwoniutki. Pesteczki dojrzałe. Nie przejrzałem, bałem się, że przejrzał, ale jest, myślę, że trafiony w punkt. To co, no, nadszedł czas na trzeciego delikwenta. Run and Run. Tamten był bardziej okrągły. Ten mamy owalne, takie duże jajo. Będzie trafiony w punkt? No to zobaczymy. Może tak, a może i nie. Mam nadzieję, że nie przyjeżdżany. Że nie przyjeżdżał. No fajny. Piękny kolor. Pestki dojrzałe. Nie wiem, czy kolor barwy widać, bo znowu jest zachód słońca i mogę nie uchwycić tego prawdziwego koloru. Jest mocno żółty. O, może mi się uda, albo i nie. To jest odmiana Run and Run. Wcześniej odmiana jaje, trzymałem trochę dłużej, zwłaszcza przede wszystkim na nasionka. Mam bardzo mało skóreczki, nie mało, tylko cienką skórkę. Ino, w niektórych miejscach mam tutaj 0,5 cm, a tu nawet mniej. Tak się prezentują żółtki, czerwoniutki, żółciutek i kolejne czerwone. Fajna odmiana, na pewno w przyszłym roku ją wysieję na 100%. Yellow Wonder okazał się jakimś czerwonym arbuziakiem. Nie wiem jakie nazwy. Skoro Yellow jest czerwony, to nie jest Yellow. Nie ma sprzętu do poziomu cukru ani wagi, bo te arbuzy są małe. Ten największy gdzieś 1,30 kg maksymalnie, ten koło kilograma, a ten ma może z pół. Najmniej słodki jest ten najmniejszy, daje gdzieś około 6-7-8 temu, a Run and Run ten największy, myślę, że 11, mogę spokojnie dać, może 12. Miodzio, bardzo dobry. Jak widzicie, jak powiedziałem wcześniej, skórka cieniutka, pestki nie są duże i jest bardzo słodki. Polecam. Run and Run. To co, nie będę przedłużał. Jeszcze ostatni rzut na arbuziary. Trzymajcie się, cześć.